4 dni pracy, czy po 7 godzin? Polacy wypowiedzieli się krótsza praca na etacie. Propozycja Tuska czy Partli razem? Sondaż. Do pracy 4 dni w tygodniu, czy może po 7 godzin dziennie? W związku z niedawnymi propozycjami polityków w sondażu zapytano Polaków: Co sądzą o takich zmianach? Jak się okazuje, nie wszyscy są entuzjastami skrócenia wymiaru pracy na etacie w jakiejkolwiek formie. W Sondaż WZW przeprowadzonym na zlecenie Rzeczpospolitej, badani zostali zapytani o dwie propozycje skrócenia wymiaru pracy na etacie pomysł skrócenia pracy do 4 dni 32 godzina. Tygodniowo przedstawiony przez Donalda Tuska podczas spotkania z sympatykami w sobotę w Szczecnie, a także pomysł skrócenia dnia pracy do 7 godzina. 35 godzina. Tygodniowo proponowany w programie partii razem Badanie wykazało, że 27,6% respondentów popiera pomysł czterodniowego tygodnia pracy, natomiast 19% 7-godzinnego dnia pracy. 26,2% oceniło, że czas pracy powinien pozostać bez zmian 5 dni w tygodniu po 8 godzin, a 27,2% badanych nie ma w tej sprawie zdania. W dużych miastach chcą pracować 4 dni, propozycje Platformy Obywatelskiej za atrakcyjną uważa głównie co trzecia osoba między 25. a 34. rokiem życia i 35%. Respondentów o dochodach netto mieszczących się w granicach 3001 zł, 5000 zł. Z uwagi na klasę wielkości miejscowości, propozycje największej partii opozycyjnej popierają najczęściej osoby z miast liczących od 200 tysięcy do 499 tysięcy mieszkańców 32%. Najniższym poziomem aprobaty dla projektu powyróżniają się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 16%, które preferują pozostanie przy obecnych ramach czasu pracy 35%. Propozycja Razem cieszy się największym poparciem wśród osób z miast liczących do 20 tysięcy mieszkańców 28%. Czytamy w komentarzu SWS Arch opublikowanym w Rzeczpospolitej. Badanie zostało przeprowadzone przez Agencję Badawczą SWR wśród użytkowników panelu online SW Panel w dniach 12-13 lipca na dobranej w sposób losowo kwotowy próbie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Jak informuje Agencja, struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.